Dzień dobry, jesteśmy za kulisami zupełnie nowego i kolorowego, pełnego szaleństwa programu Czas na Show Drag Me Out. Pokażemy Wam kulisy, których nie zobaczycie w telewizji, prawdziwe emocje i prawdziwe piękności. Zapraszamy. Zaprosisz? Zapraszam. Jedno słówko. Jest stresik przed wejściem na scenę? Nie ma. Jest gorąco. Zero stresiku. Pisze! Kameruje się! 4, 3, 2, 1. Hello very much, jesteśmy na backstage'u, czas na show Drag Me Out. Czy ja właśnie wyręczyłam Cię z zapowiedzi tej naszej krótkiej rozmowy? Tak, dziękuję bardzo. Mogłem sobie pozwolić na głęboki oddech i chwilę relaksu w tym ciężkim dniu pracy. Widzisz, to głównie dlatego, bo ja się tu poczułam bardzo pewnie, bo jestem prowadzącą, a prowadząca to jest host, a host to jest osoba, która gości. To jest pierwszy program w Polsce i w zasadzie pierwszy też program o drag queen rozrywkowy, o którym słyszałam, że po drag, wiadomo, są inne różne rozrywki, ale takiego w telewizji to ja, żem jeszcze nie widziała, jak to mawiają ludzie z Polski. Chimero, dosłownie kilka chwil temu dowiedziałaś się, kto będzie pod twoimi skrzydłami. Jak wrażenia? Jestem zszokowana, jestem podjarana i jestem niesamowicie przygotowana do tego, żeby ich ściągać, ściskać, wypychać, wymalować, zapiąć i puścić w świat jak takie moje prawdziwe córeczki. Proszę Państwa, to robi niesamowite wrażenie, uwierzcie mi. Tutaj jakby nie ma popeliny. To jest widać, że to są ci ludzie, że to jest ich prawda i że to jest, że tak powiem, sztuka, no. Tak bym to nazwał. Za chwilę sam tej sztuki dostąpisz, kiedy tak, Chimera ale weźmie się po prostu, cię w obroty. Ja się tak jaram tym, że ja założę ten kostium, jak ale ja się wiesz, w nim poczuję będziesz? W ogóle. No nie wiem jeszcze, ale wiesz, jak ja się w tym poczuję. Ja chcę, żeby właśnie Tomasz jak najbardziej w to uwierzył, w to poczuł i w to wszedł, bo jeżeli on w to uwierzy, to wszyscy, którzy będą go oglądać, w to też uwierzą. A ta prawda w moim... jakby o rozumieniu draga jest najważniejsze. Czy ty widzisz Tadeusza w ogóle w dragu, jak oczywiście, zobaczyłeś? Znaczy ja ogólnie zajmuję się wizerzem, charakteryzacją, tak poza tym, że sam siebie maluję, więc jak ja patrzę na twarz, to już coś widzę. Ja w nim widzę dużo, ale już mi zakomunikował, że nie jest Gori Wąsa. Tak? Tak. Nie powinniśmy tutaj plotkować, ale zróbmy wyjątek, skoro łączy nas wąs, a o nim będzie mowa, oj, tak. Że ty się go nie pozbędziesz. No nie pozbędę się, znaczy będę się starał, prawda, bo jednak no wąs to jest mój fajny taki znak rozpoznawczy, lubię go po prostu, wiem, że to jest coś podbił takiego... Podbił model zresztą. Oj tak, ja też zawsze mówię, to nie jest coś takiego, że jestem do niego przywiązany, jak będzie trzeba, no to mówię, no to też jestem w stanie się go pozbyć. Co było bardziej stresujące w twoim życiu, pierwsze randki, które kiedyś tam miałeś, czy dzisiejszy dzień? Chyba dzisiejszy dzień jednak, dzisiaj, bo te randki to chociaż jakoś, no, może słabo pamiętam, tak, to było dawno. Ale nie, dzisiejszy dzień naprawdę mnie zestresował. Proszę mi uwierzyć, że no nie należę do takich, którzy się tak łatwo stresują jakimiś takimi właśnie sytuacjami. Z racji tego, że moje dzieci, że się z nim jestem od wczesnych lat, już prawie 20 lat, może nie z tej z przodu kamery, ale z tyłu. No wiem, z czym to się je, w cudzysłowie, tak? A tutaj... No dostałem tak obuchem w głowę, że nie wiedziałem, jak się pozbierać, naprawdę. Ja oczekuję, że się będę dobrze bawić na pewno tu ze wszystkimi na planie, jako że jest to może nie tyle, co moja codzienność, tyle, co jestem pośród osób, które są mi naprawdę bliskie, zwłaszcza koleżanki po fachu. Natomiast no trochę taki program pionierski w naszym kraju, więc no chcemy to zrobić jak najlepiej. Adelon, jesteś znana ze swoich kreacji jako m.in. Magda Gessler czy Adel. Czy chcesz przemycić to do programu? Nie mogę tego zdradzić. Musicie oglądać.